zanurzenie czy polanie lub pokropienie. Po dokonaniu charakterystyki chrztu ustanowionego przez Chrystusa konieczne jest zwrócenie uwagi na jego formę, czyli sposób odbywania obrzędu. Chrystus nie ustanowił chrztu, który byłby dokonywany przez pokropienie lub polanie katechumena, lecz chrzest przez zanurzenie. Słowo chrzcić po grecku baptizein znaczy właśnie zanurzać. Zanurzenie więc jest jedną formą, jedyną formą chrztu znanego Biblii. Ukryte jest w niej głęboka treść symboliczna. Według nauki apostoła Pawła chrzest jest podobieństwem śmierci Chrystusa, upamiętnieniem Jego pogrzebu i zmartwychwstania. Chrześcijanin winien na wzór Zbawiciela umrzeć dla grzechu, pogrzebać w nurtach wody starego człowieka, a następnie powstać do nowego życia. Czyż nie wiecie, mówi apostoł Paweł, że my wszyscy, którzy ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy. Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem z Nim pogrzebani w śmierci, aby Jego jako Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my byśmy w nowe życie wkroczyli. Bo jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, to i w zmartwychwstanie będziemy, wiedząc, że stary w nas człowiek został współukrzyżowany. Gdy konwertyta przyjmuje chrzest wody, daje dowód swej wiary w śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego oraz potrzebę zakończenia dawnego trybu życia, rozpoczęcia życia w Chrystusie. W pierwotnym kościele chrzest przez zanurzenie praktykowany był powszechnie i niepodzielnie. Mimo wprowadzenia w III wieku po Chrystusie chrztu niemowląt, forma ta zachowała się przez długie wieki. Czytamy na ten temat ciekawą wzmiankę w popularnym dziele kardynała Jakuba Gibbonsa. W ciągu kilku stuleci od powstania chrześcijaństwa chrzest był dokonywany przez zanurzenie. Jednakże od XII stulecia przeważał w kościele katolickim zwyczaj dokonywania obrzędu przez polewanie jako prostszy i nie nastręczający trudności istniejących przy chrzcie przez zanurzenie. Wypowiedź kardynała Jakuba Gibbonsa potwierdza katolicka encyklopedia. Najstarszą formą chrztu świętego było zanurzenie. Jest to widoczne nie tylko z lektury ojców kościoła i wczesnych rytuałów łacińskich oraz wschodnich, lecz także z listów świętego Pawła, który pojmuje chrzest jako kąpiel. Efezjan, rozdział 5, werset 26, Rzymian, rozdział 6, werset 4, Tytus, rozdział 3, werset 5. W kościele łacińskim zanurzenie przetrwało prawdopodobnie do XII wieku. Od tego czasu zanika i stosowane jest sporadycznie do wieku XVI. Podobnie czytamy w historii powszechnych kościoła katolickiego pióra kardynała Józefa Hergenrittera. Przyjmowanie pogan lub Żydów na łono kościoła odbywało się na mocy przepisanego przez Chrystusa chrztu. Mateusz, rozdział 28, 19. W imię Trójcy Świętej jako kąpieli odradzającej na żywot wieczny. Chrzest ten dokonywał się przez zanurzenie całej osoby, imersja, które było symbolem pogrzebania się pospołu z Chrystusem, jak następujące potem wynurzenie się stanowiło przypomnienie zmartwychwstania. Rzymian, rozdział 6, werset 4, Kolosan, rozdział 2, werset 11-12. Na chrzest jako zanurzenie w Chrystusie zwraca uwagę ksiądz Rudolf. Według świętego Pawła jest chrzest po prostu zanurzeniem w Chrystusie, stąd dawniejsza forma chrztu przez zanurzenie, łacińskie baptizare, z greckiego baptizein, to jest zanurzyć, obmyć. Chrześcijanin cierpi z Chrystusem, jest w nim razem przybity do krzyża, umiera z nim i jest pogrzebany. Chrześcijanin z Chrystusem powstaje z martwych. W kościele apostolskim znany był tylko jeden pod względem treści i formy chrzest. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, głosi apostoł Paweł.
Był nim chrzest ustanowiony przez Chrystusa, a więc poprzedzony nauczaniem, aktem wiary, pokutą i życiem posłuszeństwa oraz wyznaniem wiary, nadto chrzest dokonywany przez zanurzenie. Tymczasem Kościół katolicki ofiaruje 3 rodzaje chrztów. Naucza bowiem, że chrzest może być przeprowadzany przez zanurzenie, przez polanie, przez pokropienie. Praktykując powszechnie chrzest niemowląt odbywany przez polanie, Kościół nie trzyma się wskazań Słowa Bożego, nie tylko co do treści, lecz także formy ustanowionego przez Jezusa obrzędu. Chrzest przez polanie lub pokropienie nie może być podobieństwem śmierci Chrystusa. Nie odpowiada treści świętej ceremonii nadanej przez Chrystusa. O ile chrzest niemowląt szybko zyskał sobie prawo obywatelstwa w Kościele, o tyle zwyczaj dokonywania chrztu przez polanie lub pokropienie długo torował sobie drogę do ogólnego przyjęcia. Zwyczaj polewania i kropienia wodą zdobywa powszechne przyjęcie w XIII stuleciu i przeważy w Kościele Zachodnim. Kościół Wschodni pozostał nadal przy rytuale zanurzania. Jaką formę posiadał chrzest Chrystusa? Na podstawie opisów ewangelicznych z łatwością można ją otworzyć. Gdy Jezus przybył nad Jordan, wstąpił wraz z Janem w nurt rzeki i został w niej zanurzony. Chrzest taki wymagał większej ilości wody. Toteż Jan Chrzciciel po opuszczeniu wybrzeża Jordanu, gdzie przez pewien czas wykonywał swą kaznodziejską służbę, przeniósł się w pobliże Salim, gdzie było tam wiele wody, a ludzie schodzili się i przyjmowali chrzest. Wzmianka ta jest bardzo charakterystyczna i rzuca światło na sposób przeprowadzenia obrzędu przez wielkiego kaznodzieję znad Jordanu. Należy dodać, że chrzest Jezusa nie posiadał nic z rzymskiego rytuału. Nikt nie wymawiał nad nim egzorcyzmów, nie okrywał go białą szatą, ani nie wręczał nikomu świecy. Nie było mowy o innych zabiegach liturgicznych. Jan Chrzciciel nie dotykał Chrystusa stułą na znak roztoczenia nad nim władzy Kościoła, nie czynił znaków krzyża, nie było święconej soli, nie słyszeliśmy również o chrzestnej matce i chrzestnym Ojcu Chrystusa. Nie jest nic wiadome o pomazywaniu Chrystusa świętym olejem. Ceremonia pozbawiona była wszelkiej tajemniczości i magizmu. Towarzyszył jej uroczysty proces i wzruszający akt zanurzania. Przykład Chrystusa powinien stanowić wzór dla jego naśladowców. O Filipie i murzyńskim dworzaninie sprawozdanie podaje, że obaj wstąpili do wody. Gdyby chrztu można było dokonać przez polanie lub pokropienie, nie zachodziłaby potrzeba wstępowania do wody. Ceremonii tej można było dokonać na brzegu rzeki, a nawet w powozie Etiopa. Szczegół ten również wskazuje na sposób dokonywania obrzędu chrztu w czasie apostolskim. Co do miejsca chrztu, czytamy w historii kościelnej, udzielano go zrazu pod gołym niebem, wszędzie gdzie była woda, a więc na brzegu morza, rzeki, jeziora, sadzawki, stawu. Potem zaczęto wiązać chrzest ze świątynią, miejscem zebrań modlitewnych, w każdym razie chrzczono w miejscach zamkniętych. Za czasem zaczęły powstawać odrębne kaplice chrzcielne, baptysteria. Sposób zanurzania przy chrzcie praktykowany przez Żydów został przyjęty i przez chrześcijan pochodzących z pogaństwa. Sposób ten był najodpowiedniejszy do zadokumentowania tego, co Chrystus pragnął przedstawić w tym symbolu, mianowicie zanurzenie całego człowieka w nowym duchu żywota. A jednak chrzest biblijny. Mimo praktykowania w kościele rzymskokatolickim chrztu niemowląt, chrzest biblijny w jego najczystszej przepraszam, treści i formie jest tematem znanym w katolickiej myśli teologicznej, przynajmniej w sferze teoretycznych rozważań, co widać z interesującej pracy księdza Prokulskiego zamieszczonej na łamach dwumiesięcznika Homo Dei. Chrzest do obrzęd zewnętrznych, któremu i Chrystus Pan nadał tajemniczą moc i skuteczność wewnętrzną, gdy zanurza się wodę ciało i
wynurza się z niej, równocześnie dokonuje się niewidzialny, prawdziwie boski czyn w duszy. Człowiek zostanie zanurzony i wszczepiony w umierającego Chrystusa, zespala się z nim w jedno, by odtąd uczestniczyć w jego śmierci, zmartwychwstaniu i życiu. Dokonuje się to zjednoczenie w sposób materialny, przez materialne wszczepienie w naturalne ciało Zbawiciela wiszące na krzyżu, lecz w sposób duchowy, tajemniczy, a przecież rzeczywisty. Nazwijmy je zjednoczeniem sakramentalnym albo mistycznym. Odtąd to, co się działo fizycznie z Chrystusem na krzyżu i w grobie, dzieje się również w nim w sposób mistyczny, sakramentalny. Człowiek umiera razem z Chrystusem, zostaje z nim pogrzebany i razem z nim zbudzony do nowego życia. Chrzest to tajemnica mistycznej śmierci i mistycznego zmartwychwstania. Mistyczna śmierć i mistyczne zmartwychwstanie z Chrystusem jest rzeczywistą śmiercią w stosunku do grzechu i rzeczywistym odrodzeniem do życia nadprzyrodzonego. W chrzcie zostaje ukrzyżowany z Chrystusem i umiera stary człowiek, a z nim razem ginie jego ciało grzeszne jako narzędzie grzechu, z ciałem zaś giną namiętności i pożądliwości. Tak zostaje zniszczone główne siedlisko grzechu, grzech traci swą moc nad człowiekiem, a człowiek staje się wolny. Święty Paweł nazywa to również obmyciem z grzechu lub przebaczeniem grzechów. Bo istotnie, jak ciało zostaje obmyte wodą, tak dusza w mistyczny sposób zostaje obmyta krwią Chrystusową, grzechy, o ile ciążą jako wina na człowieku, zostają mu odpuszczone. Przez zmartwychwstanie z Chrystusem człowiek odradza się duchowo do nowego, nadprzyrodzonego życia. Czyż można posądzić Kościół o nieznajomość problemu? Szkoda zaiste, że pozostaje on nadal w sferze teorii, bez praktycznego oddźwięku w liturgii Kościoła. Sakrament chrztu byłby wówczas bliższy ciała Chrystusa i Ewangelii, a przecież o to wyłącznie chodzi. Niestety, tradycja odniosła zwycięstwo, posiada wszak większy autorytet niż Biblia. Tym samym Kościół pozbawia swych wiernych błogosławieństw płynących z Bożych postanowień. Żaden rytuał chrztu niemowląt, choćby najbardziej wyszukany, nie zdoła zastąpić nakazu posłuszeństwa. Gdy pochodnia Słowa Bożego rozprasza duchowe ciemności, człowiek staje się odpowiedzialny, bowiem kto umie dobrze czynić, pisze apostoł Jakub, a nie czyni dobrze, popełnia grzech. Skoro światło Boże przeniknie do serca ludzkiego, czy nie jest zdolnym do zrozumienia prawdy i posłuszeństwa względem niej? To też Bóg w swej dobroci, nie zważając już na minione czasy niewiedzy, wzywa obecnie każdego człowieka, gdziekolwiek by się znalazł, aby odmieniwszy swe życie pokutował. Jest to uroczyste wezwanie, skierowanie do współczesnego człowieka. Wszyscy, którzy otrzymali w okresie niemowlęcym chrzest przez polanie, nie zostali ochrzczeni chrztem Chrystusowym. Winni zatem pójść śladami Zbawcy wiodącymi w nurty wód i przyjąć ten święty obrządek w pełni świadomości, rozsądku i woli, aby w ten sposób rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Pamiętać bowiem należy o słowach obietnicy. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Dziękuję. Dziękuję.